Ponad 45 tysięcy złotych zebrał podczas tegorocznego finału sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kaletach. To o 10 tysięcy złotych więcej niż rok temu. WOŚP w Kaletach gra od pierwszej edycji, jednak po raz pierwszy od 31 lat kaletański sztab miał możliwość zaprezentować się na antenie ogólnopolskiej. Dobry dzień, dobry dzień, dobry. Czy was widzę? Czy was słyszę? Kalety, jesteście? Jesteśmy. Witamy bardzo serdecznie. Sztab numer 374 w Kaletach. Wraz z mieszkańcami po raz 31 koncertuje, gra i wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy od 31 lat. Jesteśmy tutaj na Małym Rynku wraz z panem burmistrzem miasta Kalety. Festujemy od 0 do 100 lat. Jesteśmy ciągle z wami, także serdecznie pozdrawiamy wszystkich oglądających nas na żywo. Cieszymy się bardzo, że dostaliśmy wytypowanie do tego, aby pomachać wszystkim wspierających całą Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest ze mną tutaj pan burmistrz miasta Kalety, pan Tadeusz Kandzia, który od wielu, wielu lat wspiera jako władza miasta tutaj nas w tym pięknym działaniu. Panie burmistrzu. Bardzo serdecznie pozdrawiamy z Kalet, leśnego zakątka Śląska, najbardziej zalesionego miasta w Polsce. Jak widać, gramy tutaj bardzo głośno. Słychać nas w koronach drzew. Kalety, pozdrawiamy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Finał WOŚP w Kaletach rozpoczął się od biegu Policz się z cukrzycą. Bieg w Kaletach odbył się po raz trzeci. W tym roku mamy kolejną rekordową liczbę uczestników. Lato chwilę stawek zapisanych i opłaconych zawodników było ponad 250, z czego w biegu głównym wziął udział prawie 180. Dystans do pokonania co roku jest taki sam, czyli 5 km. W tym roku nowością, co przyczyniło się do tego, że mamy również więcej uczestników, było to, że mogliśmy zorganizować biegi dla dzieci w swoich kategoriach wiekowych na dystansach 200, 400, 600 i kilometra. W WOŚP w Kaletach angażują się nie tylko sportowcy. Oczywiście nasi artyści, Miejska Orkiestra Dęta z Kalet pod batutą Mariana Lisieckiego, miejskie placówki oświatowe, przedszkola, nie tylko miejskie, te niepubliczne również. Także cała rzesza mieszkańców, przedsiębiorców, społeczników, wolontariuszy. Wiadomo, że to wydarzenie, można powiedzieć, w zasadzie budują wszyscy.